wszystkim, witam Was na nowym odcinku w samotnym terenie, jak widać. No może nie do końca samotnym, bo jest ze mną Piruet. Dzisiaj zabiorę Was w magiczne miejsce w lesie. Zobaczycie zresztą później, pod koniec. Bardzo fajne miejsce, które odnalazłam. A tymczasem już nie będę przedłużać, pogadamy sobie za chwilkę. Wy pooglądajcie sobie widoki i wsłuchajmy się w tę ciszę, w te śpiew ptaków, popodziwiajmy trochę przyrodę i do zobaczenia za chwilkę. Sądzicie? Pięknie tutaj, nie? Ja też uwielbiam jazdę w lesie, na koniu, te chwile relaksu, czy też spacer z psem. No i tutaj bym chciała właśnie nawiązać do tego, że przez zaistniałą sytuację, wiecie o co chodzi, no powinniśmy siedzieć w domu, ja wiem o tym, wy też siedźcie w domu, ale my mamy to szczęście, że praktycznie nie mamy kontaktu z ludźmi, bo mieszkamy na końcu wsi. I praktycznie wychodzimy od razu na drogę do lasu i stajnie też mamy obok domu, więc możemy sobie pozwolić właśnie na taką jazdę samotną w lesie, bez ludzi, bez kontaktu w ogóle z kimkolwiek, więc no korzystamy z tego. Jeśli wy nie macie takiej możliwości, no to oczywiście ja was zabiorę w teren, razem sobie pojeździmy tak jak teraz i będziecie mieli chociaż tutaj taką namiastkę tego, jak jest w lesie na koniu. Przynajmniej zajmiemy sobie trochę czasu, coś porobimy, wy pooglądacie mnie, ja sobie pojeżdżę na koniu, no i wszystko si kalafon, nie? Powiedzcie mi, czy wy też macie coś takiego, albo raczej wasze konie, że jak odchodzą od stajni bez innych koni, w przeciwnym kierunku totalnie, to są takie aniołki, na przykład Piruet, teraz idzie jak na ścięcie, nie? A jakbyśmy się cofali, to plus 50 do prędkości, serio. Teraz, no patrzcie to. Idzie. I tak idzie, że najchętniej by się zatrzymał, nie? No i tak, dlatego mam w sumie mi to pasuje, bo mam możliwość, żeby z wami porozmawiać na spokojnie. No i co chciałam się was zapytać. Oczywiście odpiszcie mi w komentarzach, jakie wy macie pomysły na to, co robić w domu. W sensie, co robicie, nie wiem, uczycie się, rozwijacie kulinarnie, ćwiczycie na przykład jakieś tam workout z YouTube'a albo coś, albo nie wiem, nagrywacie TikToki, bo to u nas jest w ogóle totalna nowość. Może zajmą wam trochę czasu. Zobaczcie sobie naszego TikToka, mega zwała. Śmieszne, nie? Mega, w ogóle TikTok nas tak wciągnął. Zapraszamy was. Tu jest nazwa Mikołaja TikToka. Tu jest moja. Taka jak na Instagrama, gdzie też również oczywiście zapraszam. No i też jest to jakaś forma spędzania czasu. Przynajmniej mamy jakąś misję, siedzimy w tej chacie, nigdzie nie wychodzimy. I przy okazji robimy coś śmiesznego i rozbawiamy też ludzi, czyli was. Więc jeśli wam się nie chce nagrywać TikToków lub nie wiem, uważacie, że tam no, nie czujecie się w tym, to pośmiejcie się chociaż z nas. To jest zawsze jakaś opcja. Dobra, za niedługo będę skręcać, więc dam wam jeszcze trochę namiastkę tego lasu, nie tylko moją twarz. I pooglądacie sobie widoki i zaraz jeszcze chwilkę pogadamy, co? Faces passing by too fast to recognize, caught inside my mind, don't pop me loose this time. In between the space, paths made of time and place, silence gets so loud. Two strangers in the crowd walk
jak widzicie, te piękne ujęcia to oczywiście jest sprawka Mikołaja. No, postarał się chłopak, mi się tam podoba, przynajmniej jest taki inny klimat, co? Ja lubię taki klimat, gdzie możemy właśnie się tak skupić na prostych rzeczach. No taka prostota też jest fajna, nie zawsze takie szaleństwa na koniu i kurde, no wiadomo, ma też to swój urok, wiem, że to lubicie. Ale dzisiaj ja przedstawię wam swoją wersję jazdy konnej, taką na spokojnie, taką trochę jakby, wiecie, połączenie z naturą i tak dalej. Więc mamy taki inny klimacik, co nie oznacza, że teraz już tak zostanie. Będziemy robić różne rzeczy. Dajcie znać w komentarzu, który klimat lubicie. Czy lubicie takie wariackie jakieś jazdy po polu i cwa, i jazda, i heja, i milion ujęć z drona, z GoPro i tak dalej, z miliona różnych kamer. Czy taki klimat jak dziś też wam się podoba, w sensie wiecie, nie? Tak jak wam powiedziałam, tak na spokojnie, trochę z tempu, trochę tak... Las, cisza, ptaszki i tak dalej. Lubicie to czy nie? Dajcie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa, bo to jednak trochę moja inicjatywa na ten odcinek. Z takich nowości, co jeszcze chciałam wam powiedzieć, to jest to, że jeździmy sobie właśnie na treningach z trenerem jazdy konnej. No i tam mamy zupełnie inne konie, takie spokojne i tak dalej. I ostatnio była taka śmieszna akcja. Mikołaj właśnie już przed jazdą mówił, kurde, ja się wywalę, coś się stanie dzisiaj, bo już tam widzieliśmy, że taka dzidzi przeszkoda była ustawiona dla nas i pierwsze skoki były. I mówi, kurde, coś się stanie na bank, nie? No i dobra, no i jedziemy. No oczywiście skoczyliśmy tą mini przeszkodę, ja już tam, wiecie, 30 cm miała ta przeszkoda dosłownie, ale byłam tak przestraszona, czy ja w ogóle tam radę. No ale dobra, mój koń skoczył, jest trochę szybszy i w ogóle zwinniejszy. A Mikołaja koń jest taki trochę śmieszny, wiecie, bo on jest taka gapa trochę, nie? No i on jedzie. Nagle, ja rozmawiam tam w tym międzyczasie z trenerem i nagle taki huk. Pum! Obracamy się, Mikołaj, normalnie koń leży, nie Mikołaj, sorry. Koń leży, Mikołaj na tym koniu, w ogóle utrzymał się, nic nie spada, ani nic takiego. I ten koń się pośliznął, bo wcześniej tam była pryskana ta powierzchnia właśnie pod tą wiatą, czy tam, nie wiem jak to się mówi, ujeżdżalnią, przepraszam, o, pod tą ujeżdżalnią. No i normalnie koń mu ślizga zrobił. I śmialiśmy się z tego, że nie ma co zapeszać przed jazdą. I trener mówił, że wiele osób tak ma w ogóle, że jak powiedzą właśnie, że o kurde, czuję, że dzisiaj spadnę, to najczęściej spadają po prostu, bo zapeszają, albo nie wiem, w głowie sobie jakoś ustawiają, że zaraz będzie źle i po prostu koń to jakby czuje albo co i zawsze jest gleba, nie? Nie wiem, czy wy też tak macie, bo my dopiero zaczynamy skoki, ale jestem ciekawa właśnie, czy jakieś osoby, które skaczą regularnie, to właśnie czują to przed i mają później właśnie jakieś akcje. Jak macie takie akcje, to napiszcie, jaka wam się przydarzyła. Bo Mikołaj miał śmieszną, było mega beka z tego. No, a propos w ogóle jazdy, no to mam dla was zagadkę. I tą zagadką jest dla ludzi spostrzegawczych i tych, którzy nas oglądają już trochę dłużej i widzieli wszystkie końskie vlogi. Zgadnijcie, co zmieniło się na tym odcinku w wyglądzie moim lub piruet. I dajcie znać, bo ten, kto zgadnie, to dostanie serduszko. Taka nagroda. Jeszcze kawałeczek. Jedziemy i zaraz dojeżdżamy do tego magicznego miejsca, o którym wam mówiłam. Jest naprawdę super. No nie wiem, ja lubię ten klimat. No i tak jak powiedziałam, nikomu proszę nie mówić, gdzie to jest. To jest nasza tajemnica, tylko moja i wasza. Rozumiemy się? Ja będę wiedziała, że to wy powiedzieliście, gdzie to jest, więc uważać tam, nie? Patrzcie, jak pięknie, jak to słońce się mieni między drzewami. No jest taki klimat, jest tak ślicznie. W końcu to słońce, w końcu to ciepło. Kurde, tak już normalnie byłam stęskniona za tym. Ja, no cudo. Po prostu cudo. No i piruetę skończy... Ojej, no to źle. No i piruet jest w końcu czysty, no bo wcześniej jak było błoto i tak dalej na podoku, to doczyścić go to była po prostu jakaś katastrofa, a teraz już jest czyściutki i piękny, normalny jak koń księżniczki. Patrzcie, już jesteśmy blisko, widzicie? Tam między drzewami. Już widać tą moją magiczną łąkę. No i widzicie, to tam jesteśmy w tym magicznym miejscu. I tutaj sobie chwilę pojeździmy, pokręcimy jakieś kółeczka, piruety i zobaczycie sobie,
z góry, jak to wszystko tutaj pięknie wygląda. Zapraszam. Co sądzicie? Podoba wam się moje magiczne miejsce? No i co? I teraz śmigamy do domku. Jak widzicie, piruet, jak to arabek ma w zwyczaju. Już jest pobudzony. Wcześniej był spokojny. Teraz już jest ten speed, o którym wam mówiłam, plus 50 do stajni. Co by wam tu jeszcze powiedzieć? Na zakończenie. No, próbuję uspokoić pirueta. Jedziemy sobie na spokojnie z powrotem. Taka krótka jazda, relaksik. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeszcze nie było takiego vloga, którego bym prowadziła całkowicie sama. Mam nadzieję, że podołałam. No nie powiem wam, żeby było łatwo. No to nie jest łatwa rzecz, choć może się tak wydawać. Było mi dosyć trudno, ale mam nadzieję, że nie skopałam aż tak, jak mi się wydaje. I co? I zapraszam was do subskrypcji, do lajkowania, do komentowania, bo kurde, wam tyle dam do roboty, że macie tyle do komentowania, że ojej, aż głowa mała. Ja tymczasem zawijam się do chaty. Piruet już chce do swoich dziewczyn wrócić, koniecznie. I to by było na tyle z dzisiejszego odcinka. I jeśli chcecie, żeby teraz na przykład Mikołaj pojechał sam w teren, no to gdzieś tam dajcie znać. Już wam więcej nie będę mówić, co macie jeszcze robić, bo normalnie co chwilę wam każę coś skomentować. Także żegnam się i buziaki. Pa, pa.